Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan, a dzisiaj w Gotuj z Gracjanem zrobię upiekę kurczaka zagrodowego. Kurczak zagrodowy, super fajny, kapitalny. Tutaj jest ten kurczak zagrodowy i zrobię go, upiekę go razem z dynią i śliwkami. Tutaj jest dynia. Już pokroiłem elegancko dynię. Teraz łyżeczką wyciągnę z tej dyni te takie pestki. To jest dynia Hokkaido, więc można ją jeść łącznie ze skórką. Tak, dynia Hokkaido już tutaj przygotowana. Zaraz ją wrzucę do garnka, trochę ją obgotuję, żeby nie była taka twarda. I później razem z kurczakiem i ze śliweczkami, tutaj mam kilka śliwek, też właśnie obiorę je z pestek. Takie śliwki biorę elegancko z pestki. Pestki wyciągam, wyrzucam i takie śliweczki elegancko położę na tego kurczaka. Teraz biorę łyżkę i łyżką usuwam. Właśnie usuwam te pestki z dyni. Dynia Hokkaido. Usuwam te pestki elegancko i wrzucam do wrzącej wody. Tu już troszeczkę mi się podgotowała ta woda, więc jest wrząca. I z każdej takiej części już pokrojonej dyni Hokkaido wyciągam te pestki i wrzucam do wrzątku. Więc będzie elegancko kurczak, zagrodowy kurczak elegancko będzie pieczony z dynią Hokkaido i śliweczkami. Kurczak, kurczak już zaraz będzie pieczony, super fajny. Kurczak, 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 super fajny z dynią Hokkaido i śliweczkami. Dynia gotuje się, dynia gotuje się do pieczenia kurczaka, dynia gotuje się. Już gotuje się, super fajnie gotuje dynia się, tak. A tutaj mam już przygotowane, obrane śliweczki i zaraz będę, jak tylko dynia zmięknie, będę ją dawać do brytwanny razem z kurczakiem i ze śliwkami i będzie się wszystko pięknie piekło. Już ugotowałaś się dynia. Dynia Hokkaido ugotowała się. Elegancko mi się już ugotowała dynia Hokkaido. Wylewam wodę. Tutaj mam truskaweczki. Tutaj mam kurczaka. Tutaj mam brytwannę. Na brytwannę daję oliwę z oliwek. Tak, elegancko. Już zapalam oczywiście palnik. Tutaj jest zapalniczka, biorę. Zapalam palnik. Już się piec grzeje. A ja teraz elegancko będę tego kurczaka. Tutaj jest elegancko jeszcze zapakowany kurczak zagrodowy. Biorę, odmykam i co robię? Po prostu tego kurczaka daję na tą brytwannę. O, tak super fajnie daję.
I teraz popieprzy, posolę, jakąś tam jeszcze przyprawę można dać. No i przede wszystkim trzeba obłożyć tego kurczaka i dyniami ugotowanymi, i śliwkami. Także biorę już śliwki. I też i do środka trzeba te śliwki dać. Tutaj z góry też można troszeczkę też tą oliwą z oliwek polać. No i oczywiście posolić. Tak, ze wszystkich stron. I tak samo trzeba będzie dać też trochę jeszcze pieprzu. No i tą dynię teraz będę do wokół tego i do środka tego kurczaka będę dawać tą ugotowaną dynię. Dynia, 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 dynia jest ugotowana fajnie. Dynia, 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 dynia jest ugotowana fajnie. Teraz będzie dynia dawana do kurczaka i śliwki jeszcze do tego dojdą. No i będzie kurczak. Wspaniale będzie pieczony. Kurczak, kurczak, kurczak. Już zaraz będzie pieczony. Super fajny kurczak. I już jest kurczak gotowy do wkładania do pieca. Już jest kurczak gotowy do wkładania do pieca. Teraz się będzie piekło. Będzie się fajnie piekło, kurczak się będzie piekło, bardzo fajnie się będzie piekło. Kurczak, 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 super fajny kurczak, już jest gotowy do wkładania do pieca. Tak, tak oto elegancko sporządzony kurczak wkładam do piekarnika. I teraz się będzie pięknie kurczak piekł. Tak. Więc teraz, no gdzieś tak z godzinę co najmniej, za godzinę będę się patrzeć, jak tam sprawa wygląda. No jak będzie upieczony, to wtedy wyciągam z piekarnika i robię degustację kurczaka z właśnie z tą dynią Hokkaido i ze śliweczkami. Jeszcze też troszeczkę tam jabłuszek dodałem. Także teraz po prostu trzeba czekać, aż się kurczak upiecze. Kurczak, 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 fajny kurczak. Kurczak, kurczak, już się piecze. Już się piecze, a jak się upiecze, to będzie już do degustowania. Do degustowania będzie doskonały kurczak, kurczak, kurczak. Kurczak, 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 już prawie się upiekł. Już prawie się upiekł, więc teraz jeszcze troszeczkę dam na niego smalcu z gęsi. Tutaj jest ten kurczak. Już prawie jest pięknie upieczony. Jeszcze tylko troszeczkę tak z góry tego smalcu z gęsi daję. O! Smalec gęsi jeszcze, żeby ten kurczak po prostu był bardziej taki. Nie taki całkiem wyschnięty, tylko taki nasączony. To jest oryginalny smalec z gęsi. Dobrze. I wkładam jeszcze na chwilkę do piekarnika. I potem już ten kurczak razem z tą dynią i ze śliwkami będzie po prostu już gotowy do degustowania. Kurczak, 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 już prawie jest upieczony, już prawie jest upieczony.
Kurczak, kurczak, kurczak jest już upieczony, jest już upieczony. Kurczak, kurczak, kurczak. Tak, kurczak ze śliwkami, z dynią Hokkaido i z kilkoma jabłuszkami jest już upieczony elegancko, więc po prostu go z piekarnika wyciągam. Tutaj trzeba już wszystko wyłączyć. Wyłączyłem i teraz wyciągam. Tak oto wygląda pięknie upieczony kurczak. Wspaniale. O, cudowny, wspaniale upieczony kurczak. Właśnie i tu jest dynia, i tu jest, są jabłuszka, i tutaj są śliweczki, i kurczak. I teraz będę degustować, jak ten kurczak smakuje. Czy jest dobry, czy jest zły, zaraz się wszystko okaże. Kurczak, 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 wspaniały kurczak. Kurczak, 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 doskonały kurczak. Kurczak, 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 wspaniały kurczak. Pyszny, pyszny, przepyszny, przepyszny jest kurczak. Kurczak ze śliwkami i z dynią Hokkaido. Super fajny, bardzo pyszny. Przepyszny, znakomity. Pyszny kurczak, polecam. Już kurczak, kurczak idzie, 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 idzie na stół. Tak, kurczak już jest na stół podawany. Tutaj mam wspaniały kurczak. Tak więc, że teraz będę degustować, jak kurczak smakuje. Czy jest dobry, czy jest zły, czy jest jaki. Zaraz się wszystko właśnie okaże. Mam tutaj taki elegancki nóż i kawałek piersi. Ukroję. O, biorę kawałek piersi. Elegancko kroję razem ze skórką. Kawałek piersi i jeszcze oczywiście właśnie tą dynię, bo to jest kurczak z dynią. I kilka tutaj śliweczek i jeszcze jedno jabłuszko, jeszcze śliweczkę i jeszcze dynię. O, zaraz się okaże, jak smakuje. Czy jest dobry, czy jest zły, czy jaki jest. Zaraz się wszystko okaże. Tutaj jak teraz ukryłem tego kurczaka, to tutaj pokażę do kamery, jak wygląda ten kurczak. Wspaniale, cudownie, elegancko, super fajnie, pięknie upieczone mięso. A ja teraz robię degustację. Tak, jeśli chodzi o dynię. I to jest to. Tak, i to jest to. I kurczak elegancki, soczysty. Nie jest taki suchy, nie jest wyschnięty, tylko ma w sobie dużo soku. I do tego śliweczka. Wspaniały, cudowny, przepyszny. Polecam ten przepis. Na razie, cześć!
I to jest pyszne, przepyszne.